nami na czuwaniu. Jest to taki czas refleksji, zadumy, ale też na nasze czuwania chcemy poświęcić szczególny sposób modlitwie o pokój na Ukrainie. Wielki Post był zawsze dla naszych przodków w Beskidzkich Górach czasem wyciszenia i refleksji. W tym czasie milkły skoczne dźwięki instrumentów, nie organizowano zabaw, rezygnowano z krzykliwych kolorów. Wszystko miało przypominać o rozważaniu męki Chrystusa. Chcemy dzisiaj, w tym tak szczególnym czasie Wielkiego Postu, kontynuować tę tradycję. Dlatego sięgamy po pieśni z dawnych kancelonków naszych tacików i matek. Zależy nam na tym, aby wybrzmiały do ostatnich zwrotek, tak rzadko już dziś śpiewanych i na nas zupełnie zapomnianych. Niech jest to czas na refleksję i wspólną modlitwę przez śpiew. Nasze wielkopostne czuwanie zaczynamy w Ogrodzie Oliwnym. Tam właśnie samotny Chrystus mierzy się z bólem i strachem przed męką. Opuścili go najbliżsi uczniowie, a żołnierze nadchodzą, by go pojmać. Nasze myśli i serca kierują się ku walczącej Ukrainie. Tam w noc 24 lutego ludzie spali w swoich domach niczego nieświadomi, kiedy usłyszeli pierwsze dźwięki syren i spadających bomb. Tak zaczęła się męka narodu ukraińskiego, która trwa dalej i toczy się na naszych oczach. Jako zespół Isterna nieraz występowaliśmy na Ukrainie, nawiązywaliśmy znajomości z artystami z tego kraju i gościliśmy ich u nas. Niech dziś także nasz śpiew i nasza modlitwa dotrze do nich na znak naszej solidarności, wsparcia i tego, że całym sercem jesteśmy z nimi. Słowami pieśni Ogrodzie Oliwne modlimy się o to, by nasi przyjaciele zza wschodniej granicy nie czuli się samotni i opuszczeni, by skończyła się dla nich noc wojny, a nadszedł poranek zmartwychwstania. Modlimy się o pokój, którego symbolem jest gałązka drzewa oliwnego.